Witam serdecznie w American Truck Simulator. Wiecie co? Dawno nie było żadnego capovera. Pora zatem to zmienić. Oto International model 9800. Tak ta ciężarówka, moi drodzy, wygląda ze zewnątrz. Cyk. Tak natomiast wygląda wewnątrz. No dobrze, przejdźmy sobie teraz do ładunku. Dzisiaj będziemy wieźć... Zaraz. Wadif, moment. Jak to? Ładunek. A co z tuningiem tej ciężarówki? Omów coś. No cóż, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, iż ciężarówka ta pozbawiona jest jakichkolwiek opcji tuningowych. Z wyłączeniem kół. A nie, przepraszam, jest jeszcze jedna rzecz. Możemy sobie zdecydować, czy chcemy posiadać to oto lusterko. Przednie. Możemy je usunąć, jeśli chcemy. To tyle. Jeśli chodzi o resztę elementów związanych z nadwoziem czy też wnętrzem, to tuningu jest tutaj brak. Niestety. Ponadto ciężarówka jest wykonana w dosyć niskiej jakości. Jeśli zbliżymy nasz widok na nią, no to będziemy w stanie zauważyć poligony, z których jest ona zbudowana. Chociażby tu na kierunkowskazach, które są po prostu pokryte płaską teksturą kierunkowskazu w niskiej rozdzielczości. Na wydechu to widać. I tak dalej, i tak dalej. Chromów tutaj nie uświadczymy. Zderzak jest stylizowany tutaj na zniszczony, stary zderzak. To samo dotyczy wydechu. Jeszcze raz tutaj wrócę. Wszystko jest w niskiej rozdzielczości. To samo dotyczy wnętrza. Spójrzcie sobie. Spójrzcie na zegary cyfrowe. One są po prostu rozpikselowane. Widać piksele. Radio i tak dalej. Do wstypera przejść nie można, a jakże. Kierownicy zmieniać nie można, ale to raczej nikogo nie powinno dziwić, jako iż powiedziałem, że tuningu tutaj nie ma. Żadna kontrolka tu nie działa. Za wyjątkiem zegarów nie ma tutaj ani jednego elementu animowanego, czy też uświetlonego. Tak więc te kontrolki, które tutaj widzicie przed sobą, kierunkowskazów, świateł i tak dalej, one nie świecą. Tak więc nie wiemy absolutnie na podstawie kontrolek, czy coś jest włączone, czy nie. Dzisiaj będziemy wjeść piach. Jesteśmy, moi drodzy, w Carson City, konkretnie w Coastline Mining, na obrzeżach Carson City, jedziemy do centrum. Jesteśmy w najgorszej, moim zdaniem, bazie w całej grze. Najgorszy z wielu powodów. Wjazd, jak i wyjazd jest tutaj słaby. Słabe jest tutaj manewrowanie po tej mapie, że tak to ujmę. Tragedia. W każdym razie przejdźmy sobie teraz do jazdy. Jeśli chodzi o udźwiękowienie, mamy trzy modele silników do wyboru. Wszystkie udźwiękowione absolutnie tak samo. Dopiero teraz sobie uświadomiłem przed nagraniem, że dźwięk, który tutaj słyszymy w tej ciężarówce, jest to dźwięk ten domyślny, standardowy dla Kenwortha W900, który mamy w czystej, niezmodowanej grze. Więc odpalajmy sobie ciężarówkę. Odpalamy sobie światła. Chociaż podświetlenie zegarów mamy, to jest na plus. Ja sobie odpalę dodatkowo doradcę drogowego. Zwolnij ręczny, bo podejrzewam, że jest zapięty, tak? I możemy jechać. Jak wspomniałem, dźwięk silnika... Proszę, na długich jadę. Dźwięk silnika jest to dźwięk standardowy Kenwortha W900. Tutaj też, bez szału. Tak jak mówiłem, baza ta jest popieprzona i manewrowanie w niej jest słabe. Jest tutaj wąsko, do tego jest ciemno, ponieważ mamy noc. No dobrze, widać już naszą naczepę. Co to ja chciałem mówić? Ta ciężarówka dostępna jest na Steamie od bardzo długiego czasu i cały czas opisana jest jako beta. No i po jej jakości widać, że jest to beta. Co ciekawe, twórcy tutaj o tyle postarali się, że mamy tutaj aktywne, zaawansowane doczepianie naczep. To można zaliczyć na plus, tak więc tą naczepę będzie można podpiąć bez problemu. Czy bez problemu? Będzie można podpiąć poprzez zaawansowane doczepianie. Czy będzie to problematyczne, czy też nie? Jak to wygląda? Ciemno jest jak w dupie, nic nie widzę. Nie wiem, co się dzieje. Ojojoj, co to miało być? Interesujące. Problematyczne jest to tyle, że po prostu miejsce, w którym stoi ta naczepa, jest po prostu słabe. Teraz się zapięła. Do tego jeszcze widok mi się jakoś dziwnie zmienił.
No dobrze. Uniesione mamy nóżki. Spójrzmy teraz na mapę, jak wygląda nasza trasa. Bardzo krótka, 60 mil. Ale też dłuższej nie potrzebujemy, z racji faktu, iż... Wiecie co? Wydłużymy sobie tą trasę trochę. Zrobimy to w ten sposób, że ja pojadę tutaj i w ten sposób odkryję sobie ten kawałek drogi, którego nie odkryłem. 61 mil, o całą jedną milę wydłużyliśmy nasz przejazd. Teraz spójrzcie sobie, jak będzie wyglądał przejazd przez tą bazę, jeśli jeszcze jej nie znacie. Ile to coś waży? 41 tysięcy funtów, dużo. Kopalnie to mają do siebie, że ciężkie towary nam każą wozić. No i dobrze. Wyjeżdżamy. Powolutku, bez pośpiechu. W lusterku nic nie widać, bo jest ciemno. Tak, i teraz tu mamy wyjazd. Przez wagę. Natomiast w bazie mamy tak mało miejsca, że trzeba uważać, aby nie powiesić naczepy właśnie na krawędziach tej rzepaki. Uda nam się to? Uda się. Równo ani się uda. Kolizje są tu tak nietolerancyjne, że mimo iż widocznie nie o nic nie przekraczaliśmy, to i tak naczepa wisiała. Ale to już kwestia hitboxów, jeśli tak to można nazwać. W każdym razie najtrudniejszy element tej wyprawy mamy z głowy. Mianowicie podczepienie i wyjazd z Coal Stein Mining w Nevadzie. Teraz już tylko najprzyjemniejsze, czyli dojazd do samej bazy. I rozładunek. Jeśli chodzi o tą ciężarówkę, to szczerze powiedziawszy, trudno mi komukolwiek tą ciężarówkę polecić. Ze względu na aspekty, które już opisałem. Spójrzcie, włączyłem kierunkowskaz, nie widać, żeby on w ogóle działał. O, tutaj widać światełko. Druga. Włączę lewy, to wygląda w ten sposób. Słabe to. Trudno mi tą ciężarówkę komukolwiek polecić, ze względu właśnie na fakt, iż jest niskiej jakości. Nie ma tuningu. Technicznie jest słabo wykonana. O, nie to chciałem zrobić. Chciałem długie włączyć. Jedyne, komu mogę polecić tę ciężarówkę, to osoby, które objechały w tej grze absolutnie wszystkie kabowery, jakie są dostępne w ramach modyfikacji. Tak, jeśli jesteście fanami kabowerów i testowaliście, graliście już wszystkimi możliwymi kabowerami, jakie tylko można zainstalować, jakie są dostępne w ramach modyfikacji, to wtedy ewentualnie ten International dostarczy wam nieco urozmaicenia, tak, do waszego repertuaru. Ale jeśli chodzi o kogokolwiek innego, absolutnie nie. Ciężko mi, jak powiedziałem, polecić komukolwiek. Jest jedna kwestia. W tym momencie słabo widoczna ze względu na fakt, iż no, jest ciemno. Być może w mieście będzie już lepiej. Na pewno będzie w mieście lepiej. Mianowicie chodzi tutaj o to, iż ta jakość przywodzi, przynajmniej mi, na myśl taki retroklimat. Ale mówiąc retroklimat, nie ma na myśli klimat starych ciężarówek. Mówiąc retroklimat, ma na myśli stare gry studia Estrus Software, czyli 18 Wheels of Steel, serię 18 Wheels of Steel. Jeśli graliście w którąkolwiek z tamtych produkcji, Holly, czy nawet jeszcze niżej, tak, Hard Tracki, to... może wam tam jakiś sentyment się obudzić. We mnie się na przykład obudził, właśnie ze względu na fakt, iż ta niska jakość tej ciężarówki przywodzi mi na myśl te stare gry. Może dla tego sentymentu ewentualnie, wyłączam trochę światła, ewentualnie można sobie tą ciężarówką pojeździć. Ale, no tak jak już wspomniałem, nie mam już pomysłu na to, komu tą ciężarówkę polecić, żeby potem ta osoba nie powiedziała: what if downie,
co żeś mi polecił. Jesteśmy w Carson City. Tak, teraz widać trochę lepiej ten retro wygląd tej ciężarówki. I tak szczerze powiedziawszy, jeśli miałbym tutaj być naprawdę szczery z wami, to powód, dla którego tą ciężarówkę nie mogę polecić, powodem, dla którego tej ciężarówki nie mogę polecić, nie jest fakt, iż ona jest niskiej jakości, bo tak jak wspomniałem, ta niska jakość ma nawet swoje pozytywne aspekty. Powodem, dla którego tej ciężarówki nie mogę polecić, jest fakt, iż ona jest tak słabo technicznie wykonana, ze względu właśnie na ten brak kontroli. Tą ciężarówką się niewygodnie jedzie. Nie wiemy, kiedy kierunkowskazy, kiedy, to wiadomo, bo wstrykają, ale nie widać, który jest włączony. Nie widać, czy to jest kierunkowskaz, czy awaryjne. Nie widać, czy mamy zaciągnięty ręczny. Nie widać, czy hamulec silnikowy jest włączony, nie wspominając już o retarderze. I tak dalej, i tak dalej. Rezerwa, nic, tutaj nie widać. Całe szczęście prędkościomierz działa. I obrotomierz. To tu można na plus akurat dać, no ale to już by było totalnie słabe, totalnie skreślające dla mnie tę ciężarówkę, gdyby nie działał tutaj prędkościomierz, a nie obrotomierz. To już by była lekka przesada i przegięcie, moim zdaniem. Plusem tej ciężarówki jest oczywiście fakt, iż jest to cabover, w związku z czym o wiele lepiej się tą ciężarówką manewruje niż tradycyjną amerykańską ciężarówką z nosem, tak? Manewrowalność, że tak to ujmę, jest tu o wiele lepsza. Plaster Sands, czy to tu? Tak. Pozwolę sobie ze spóźnieniem włączyć jak to się nazywa? Kierunkowskaz. A, to jest taka baza Plaster Sands. Okej. Czy tu musimy szeroko wjechać? Tak, musimy szeroko. Ponieważ tu jest wąsko. No ale mówię, nie mamy nosa, w związku z czym o wiele łatwiej jest nam manewrować. Nawet długim zestawem, tak długą naczepą, jaką jest ta naczepa ze żwirem. Aczkolwiek w bazie, w Costellmanie widzieliśmy, że i tak wyjazd był słaby. Teraz wyobraźcie sobie, że Kenworth MW900 i cysterną tą długą, taką jak na przykład była w czwartym odcinku, jeździłem. Ale ja głupi jestem! Rany boskie, jaki durny! Przecież ja nie wybrałem miejsca do parkowania. Oczywiście nie będę się męczył, nie będę robił tego na wstecznym. Wyjadę z bazy i będę musiał to zrobić. O rany! Tak się zagadałem na temat Coastline manewrowania, że zapomniałem o najważniejszym. Czyli o wyborze miejsca do parkowania. No właśnie, teraz nie, z szóstki to raczej nie będziemy ruszać. Teraz to ja muszę wyjechać. Widzicie, trasa krótka, ale odcinek krótki nie będzie, bo oczywiście ja musiałem odwalić manianę. I gdzie ja tu sobie zawrócę? Na skrzyżowaniu? A czemu nie? Jest noc, nikt nie widzi. Jedzie z przeciwka. Rany boskie, co za cyrk. Ciężarówka nieciekawa, to chociaż sytuacja w trasie, że tak to ujmę, będzie ciekawsza. Tak więc jeszcze raz. Wjazd do Plaster and Sands. Ujęcie drugie. Wiedziałem, że coś nie gra, bo na minimapie nie widziałem
flagi, ale dopiero jak tutaj zajechałem, to sobie uświadomiłem i zobaczyłem, że nie ma pola do parkowania, sobie uświadomiłem, że przecież baranie, musisz wybrać opcję parkowania. Na szczęście z parkowaniem pójdzie tutaj w miarę łatwo. Mówię w miarę, bo nie przepadałem za tą bazą. Ale wały gorsze. Wały są gorsze. Dlatego ja nie lubię tego miejsca parkingowego. Szczerze, jeśli mam wam się... Jeśli miałbym się teraz głębiej zastanowić, nie przypominam sobie absolutnie ani jednej sytuacji, w której parkowałbym w tej bazie za dnia. Dla ciekawostki. Absolutnie, ani jednej sytuacji nie pamiętam. W której parkowałbym tutaj za dnia. Zawsze było, że przyjeżdżam tutaj w nocy, albo nad ranem. W każdym razie, jak jest ciemno. Dobrze. Ręczny. I to tyle. Wyłączam te światła awaryjne, wyłączam wszystkie światła, wyłączam silnik. Wyłączył się. Super. Piach dowieziony. Mogą sobie tutaj budować. Spójrzmy na tą ciężarówkę i raz jeszcze z zewnątrz. Emblemat. No, chciałbym go pokazać. No, całkiem mi się nawet podoba, no ale niestety jest tak rozpikselowany, że nie ma tam co oglądać. Tak więc taka to oto była pocieszna recenzja ciężarówki International. Pierwszej ciężarówki marki International na tym kanale. Dosyć specyficzna. Tak więc, no jeszcze raz. Nie bardzo mam komu polecić tą ciężarówkę. Chyba, że jesteście fanami cabowerów. Wszystkie możliwe cabowery już objechaliście poza tą ciężarówką. No i jeszcze osobom, które czują sentyment do niskiej jakości ciężarówek w związku z faktem, iż grały w stare gry studia SCS. Pozostałym osobą, no nie. Jest wiele innych ciężarówek, w tym cabowerów, którymi będzie Wam się o wiele przyjemniej jeździć. Tak więc dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. Do zobaczenia za tydzień.